Jak się czujesz? Czuję się lżejsza. Z której części ciała jeszcze schodzą brudy? Nie, już jest dobrze. Wszystko zeszło, pot już jest czysty, przeźroczysty? Tak, tak. Dobrze, ja teraz puszczam z nieba taki deszcz. To jest deszcz o strukturze kryształu ciekłego. Ma potężną moc i on spłukuje wszystko z twojego ciała. Całej twojej przestrzeni, ale on ma potężną moc i wnika do twoich ciał, do wewnątrz i do twoich zmysłów i wypłukuje wewnątrz twoje zmysły, twoje ciała, całe twoje istnienie z wszystkich poziomów, od momentu narodzenia się twojej duszy aż do chwili obecnej, wypłukuje całą twoją karmę osobistą, rodzinną i wszystkie inne rzeczy, których wiesz, nie wiesz, a nawet tych, których się nie powinnaś dowiedzieć. To wszystko zostaje wypłukane do Matki Ziemi. Matka Ziemia to zjada, spala, to nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. A ty jesteś całkowicie od tego wolna. Powiedz, jak się teraz czujesz? Dobrze. Dobrze. W takim razie teraz wstajesz sobie, podchodzisz do wody i dotknij czubkami palców tej wody. I powiedz, jaka ta woda jest? Ciepła, chłodna, zimna? Jak ona jest? Chłodna. Ja podnoszę teraz temperaturę tej wody do 30 stopni. Teraz dotknij i powiedz, czy teraz przyjemna i cieplutka? Cieplejsza, tak. Czy tak może być, czy jeszcze podnieść temperaturę? Może być, nie, za ciepło, nie dobrze. Dobrze. W takim razie teraz wchodzisz na tą wodę, zaczynasz bosymi stopami iść po tej tafli wody. I sobie tak idziesz takim spacerkiem. Powiedz, jak tak stajesz na tą taflę wody, dotykasz ją bosymi stopami i powiedz mi, czy jak dotykasz bosą stopą tej wody, to ona jest miękka, taka delikatna, gładka, czy jakaś szorstka, twarda? Delikatna, gładka, przyjemna bardzo. Dobrze. To teraz zaczynasz sobie biegnąć. Biegniesz sobie z prędkością 5 km na godzinę i powiedz, czy ta woda się rozbryzguje pod stopami? Tak, tak. Dobrze. A powiedz mi, jakie to uczucie tak sobie biegnąć? Śmieszne. Biegłaś kiedyś tak sobie? No nie, nigdy. Dobrze, to teraz biegniesz 10 km na godzinę. Powiedz mi, jakie to uczucie tak sobie biegnąć? Bardzo przyjemnie. Dobrze. A teraz unosisz się do góry, już nie ruszasz rękami ani nogami i teraz lecisz jak ptaszek. W lewo, w prawo, wyżej, niżej. Robisz różne fikołki, piruety. Powiedz mi, co było przyjemniejsze, bieganie czy latanie? Latanie. Latanie, dobrze. Ja bym chciał, żebyś teraz tak sobie polatała, tak jak ty chcesz. I powiedz mi, czy tak się dzieje, jak ty chcesz? Tak. Baw się na full. Po prostu rób to, co ty chcesz, to się będzie działo. I będzie się już tak działo zawsze. Zawsze, co ty pomyślisz, że tak chcesz, tak będzie. Więc pamiętaj o tej chwili, co myślisz. Bo wszystko to się będzie sprawdzało i będzie tak się działo, jak ty zadecydujesz. Wymyślaj jakieś takie rzeczy, które tylko ci do głowy przyjdą po to, żeby zrobić coś ekstremalnie innego, dziwnego, takiego twojego. Wiszę głową do wody i dam jak na gumie. Popatrz, no ciekawe wymyśliłaś sobie doświadczenie. Chodzi o to, że popatrz, nie ma tu żadnych ograniczeń. Chodzi o to, że tak naprawdę jest. Naprawdę tak jest. Wszystko, o czym myślisz, jak intencje wypuszczasz, takie są tego konsekwencje. Tutaj mówisz, chcesz to czy to, nie zastanawiasz się i tak się dzieje. Ale w życiu wypuszczasz intencje i zastanawiasz się, podważasz ją, dlatego w życiu nie zawsze dzieje się to, co ty chcesz. I to jest cała różnica między życiem a
tym stanem, w którym jesteś. Bo tak naprawdę ten stan i życie to są te same stany. To jest jeden ten sam stan. Tylko teraz chodzi o to, czy ty masz wtedy umysł włączony, który ci podważa twoje decyzje, czy masz wyłączony. Ja ci w tej chwili wyłączyłem umysł po to, żeby to wszystko się działo, co się dzieje, ale gdybym ci go włączył momentalnie, nie dałabyś sobie rady ze sobą. I teraz zatrzymuję cię, przed tobą stoi twój umysł. Powiedz mi, jak on wygląda. Różowy. Błyszczy się i tam przeskakują nim jakieś iskierki. Zapytaj się go, dlaczego nie wykonuje twoich poleceń. Bo go słucham. Dlatego, że go słuchasz, to on nie wykonuje twoich poleceń? Tak, bo on włada mną, a nie ja nim. A dlaczego? Przecież ten umysł, to ty nim powinnaś władać. Tak jak teraz. Ale on jest mądrzejszy. No ale przed chwileczką latałaś sobie, fruwałaś, chodziłeś po wodzie, nie korzystałaś z niego. To czy on na pewno jest mądrzejszy, skoro gdy on jakby dysponuje tobą, to ty nie latasz, nie chodzisz. Czyli coś tu jest nie tak. No bo on jest jakiś... jak taki władca. I chcesz, żeby on tobą władał? Nie. To ja ci daję teraz pistolet do prawej ręki, weź go zaszczel. Zabity? Rozprysnął się. Dobrze, ja teraz zbieram te cząsteczki, zanoszę do słoneczka. Słoneczko to wszystko spala, to nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. Teraz już nie ma umysłu i od tej chwili ty zarządzasz sama sobą. Przyjmujesz tak? Tak. No to do dzieła, to zaczynasz się bawić. Robisz co chcesz. Nie ma umysłu, nikt ci już nie przeszkodzi w niczym. Powiedz, co robisz? Na jakie pomysły wpadasz? No teraz jestem cały czas w powietrzu i wykonuję te loty. Kręcę się dookoła, tak jakby mnie ktoś trzymał za nogi. Wokół osi nóg, o. I na brzuchu, i na plecach, i pionowo. Fajna zabawa? No taka jestem lekka i rzeczywiście czuję, że robię co chcę. No tak jest, no tak jest. Dobrze. Teraz w takim razie stajesz na tej wodzie, bosymi stopami stoisz, tafla jest równa wody i ogromna, przestrzeń jest bardzo wielka i tylko jest woda, niebo i słoneczko. Powiedz mi, jak wielka jest ta przestrzeń? Niezmierzona. Dobrze. Powiedz mi, czy chciałabyś się uwolnić od karmy rodowej? Tak. Czy ty już się czyściłaś od karmy rodowej? Kiedyś poprosiłyśmy o to, nie bezpośrednio ja, tylko... Aha, ja to z Kasią robiłem, dobrze. Teraz robisz sama to i zobaczysz, na ile myśmy cię oczyścili, a na ile ty się sama oczyszczasz. Przepraszam, że tak się wtrącę, ale mój pies został na korytarzu. Dobrze, to ja teraz przenoszę cię na korytarz, jesteś na korytarzu i zapytaj się pieska, o co mu chodzi. Tak poczułam, jakby ktoś tam był u niego. Kto to jest? Jakaś istota przylazła z nim. To zapytaj się tej istoty, kim jesteś? Kim jesteś? On był na dworze i przyszedł z psem, bo tu się coś dzieje. Ale nie rozumiem, jak? Co się dzieje? No, pies był z synem na dworze i wrócili przed chwilą. Tak? I ten ktoś był na dworze, ta... To jest to. Istnienie, tak. Tak? I przyszło razem z nim do domu i stoją przed moimi drzwiami na korytarzu. Dobrze, zapytaj tej istoty, kim jesteś? Kim jesteś? Ktosiem. Ktosiem. To powiedz, Ktosiu, idź, bo ja cię tutaj nie chcę. Idź z mojej przestrzeni. Ktosiu, idź z mojej przestrzeni, ja ciebie tu nie chcę. Poszedł? Odwrócił się i poszedł. No i bardzo dobrze. W takim razie teraz... Z powrotem wracamy na środek oceanu, jesteś z powrotem do środku i teraz słuchaj, chcesz oczyszczenia tej pełnej karmy, więc po lewej ręce stoi twoja mama, po prawej ręce stoi twój tato, w środku stoi twoje rodzeństwo, stoją twoje dzieci, mąż, wszyscy i teraz będziemy robili tak zwane oczyszczanie z całej karmy, ponieważ ty już wyraziłaś zgodę, no to tobie zaraz przeprowadzę, a oni mogą skorzystać z tej okazji.
I ja mam do nich pytanie, czy oni wszyscy chcą też się uwolnić od tej karmy rodowej, raz na zawsze? Tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli ja teraz biorę ciebie i ich wszystkich. Wszystkie te rody zanoszę do słoneczka centralnego, ustawiam w środku, w centralnym miejscu i włączam pełną moc słoneczka i ono oczyszcza całą karmę rodową. Wszystkich tych istot, ale przede wszystkim ciebie. Ty jesteś pierwsza. I ty teraz, ty jako czyste światełko wracasz na to samo miejsce, na ten ocean. Za tobą wraca mama, tato, rodzeństwo, dzieci, mąż i wszystkie istoty, o których wspomniałaś w tym mailu. Czyli wszystkich partnerów, wszyscy, których w tym życiu spotkałaś, teściów i te wszystkie istoty, to one wszystkie przed tobą teraz są czyściutkie. I powiedz, czy oni są czyści? Tak. Dobrze. I teraz na oczach waszych słoneczko spala całą tą karmę, ona nie istnieje, nigdy istnieć nie będą, a wy wszyscy od tego jesteście wolni już na zawsze. Powiedz, ale jeden został. Dobrze, jak się czujesz? Ja dobrze się czuję, tak. Czujesz, że uwolniłaś się od karmy na zawsze? Tak, ja tak, ale został mój jeden chłopak. Stoi i nie wie, co z sobą począć. To zapytaj się go, o co mu chodzi. Przychodzi mi, bo on został księdzem. Tak? Tak stoi w miejscu i drepcze i nie wie, co ze sobą począć. No to zapytaj się go, co chcesz. Tak. Chcę uwolnienia. No ale przecież ty jesteś księdzem, ty masz Boga, od czego chcesz się uwolnić? No, tak jakoś nie za bardzo z tym wszystkim się czuję. Chcesz się uwolnić od tej iluzji Boga? Chyba tak. Dobrze. W takim razie ja wysyłam jego do słoneczka i słoneczko specjalnym programem oczyszcza go z tych jego ślubów, z tej całej iluzji o Bogu, z tych dogmatów, tego wszystkiego całkowicie i on wraca czyściutki z powrotem jako czyste światło wolne. Staje przed tobą, a centralne słoneczko spala te wszystkie dymdy małe i pierdoły, to nie istnieje, nigdy jest ich myć, on jest wolny od tego już na zawsze. Zapytaj się go, czy teraz jest wszystko dobrze? Tak. Dobrze. No widzisz, jakiego ma fuksa? Po prostu dzięki tobie ma fuksa. Miał go Bóg uratować, a okazuje się, że Bóg go zniewolił. Czyli system, wiara. Pierdoły. Dobra. A ja jeszcze czuję taki ucisk na sercu, nie wiem, czy ucisk, takie kręcenie w prawo. Teraz, dobrze, ja teraz daję ci okulary takie specjalne, dostrajam je i ty teraz wyraźnie widzisz, co to jest na piersi. To tak jakby był taki wir. Dobrze, teraz ja ci teraz daję bardzo dużą moc. Jesteś 10 razy większa i potężniejsza od tego wira. Wchwyć go prawą ręką, ściśnij go mocno, odłącz go od siebie i zapytaj się go, kim jesteś. Kim jesteś? Nie usłyszałam. Jeszcze raz zapytaj się go. Kim jesteś? Kim jesteś? Tobą? Jakieś pierdoły. Następny jakiś nawiedzony. Chcesz się go pozbyć? Tak. Dobrze. Dajesz go do słoneczka. Słoneczko go przyjmuje swoimi rączkami. Zjada, spala. On nie istnieje, nigdy istniał nie będzie, a ty jesteś od niego wolna. Czujesz ulgę? Tak, przestało wibrować. Pięknie, no bo nie ma. Jak nie ma czegoś, to nie wibruje. Dobrze. Już jest wszystko dobrze, czy jeszcze coś, ktoś? Dobrze, tak. Dobrze. W takim razie teraz wzywam wszystkich przewodników duchowych, tych istot, co stoją przed tobą, tych wszystkich rodów. Oni przybywają i odprowadzają te wszystkie istoty do światów, do których należą. Czy to w tej przestrzeni, czy w innej. Wszyscy są wolni od karmy rodowej. Ty od nich, a oni od ciebie. Jak się czujesz? Tak, dobrze. Bardzo dobrze. Coś mi się wydaje, że dopiero dzisiaj uwolniłaś się od tego wszystkiego. Tak z tego, co widzę, to puściły najgłębsze takie powiązania. Tak, bo oni w moich myślach cały czas byli. Dlaczego? Ja sobie myślę, skąd te powiązania? Myśmy to z Kasią wszystko wywalili, oczyścili. A ty je myślami, tym myślami z powrotem popodłączałaś. Jak do takich gumach. Tak, nie rób tego, nie myśl więcej o nich. Po prostu ich już nie ma. Pamiętaj, ich nie ma, nigdy o nich nie myśl. Bo odbudujesz znowu te połączenia. Oni są jak pasożyty, tylko czekają, żebyś ty zaczęła myśleć. Od razu jest połączenie i od razu korzystają z twojej energii.
I dlatego tak ci się nie układam, bo oni wszyscy pasożytują na tobie, a dla ciebie brakuje energii. Nie myśl o nich. Już od tej chwili po prostu wiesz, że załatwiłaś ten problem, ich nie ma i koniec. To, że oni chodzą i ruszają, ty udawaj, że ich nie widzisz, bo tak naprawdę to ich nie ma. Rozumiesz to teraz? Tak. Super, pięknie. W takim razie teraz oni wszyscy podchodzili, ich nie ma, ty stoisz na tej tafli wody. Ja mam teraz takie pytanie, bo uwolniłaś się od całej karmy rodowej, ale teraz czy chciałbyś się uwolnić jeszcze z własnej karmy, od momentu narodzenia się aż do chwili obecnej? Tak. W takim razie ja teraz zanurzam cię pod to lustro wody, jesteś na 5 metrach pod lustrem wody i teraz widzisz, woda jest czysta, kryształiczna, ona się mieni tak w słońcu, w promieniach słońca, widzisz jak promienie słońca wchodzą do tej wody, tak, one tak. Migorszą, tańczą. Podoba ci się to? Tak. Dobrze. Teraz sobie kładziesz się, leżysz sobie i tak sobie dryfujesz. Jesteś w takim błogostanie. Leżysz sobie, nic nie chcesz, po prostu jesteś otwarta. A woda całą mocą wchodzi do ciebie, do wszystkich twoich ciał, wszystkich istnień, na wszystkie poziomy i wyjmuje z ciebie wszystko. Wszystkie kary, winy, zniewolenia, jakieś systemy religijne, systemowe, nie ma znaczenia. Wszystkie brudy, świństwa, emocje, żale, bóle, klątwy, byty. Wszystko teraz woda wyciąga i za twoimi nogami jest taka smuga. Powiedz, jakiego koloru jest smuga? Szara. Dobrze. Woda tą smugę cały czas przyjmuje, rozpuszcza, spala i to wszystko już nie istnieje, a z każdą kropelką ty czujesz się coraz bardziej czystsza, lżejsza i potężniejsza. I wszystkie paszkwile, wszystko z ciebie wychodzi i zostaje spalane. Teraz będziesz mówiła taką mantrę: proszę o wybaczenie, wybaczam i wybaczam sobie. 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 Teraz będziesz mówiła taką mantrę: kocham cię, wybacz mi, proszę, dziękuję. 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 Teraz będziesz mówiła to samo, tylko do siebie. Kocham się, wybaczam sobie, proszę, dziękuję. 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 Dobrze, powiedz, co się działo, gdy mówiłaś każdą tą mantrę? W pierwszym wypadku ci wszyscy, o których tu dzisiaj wspominaliśmy, pokazywali się i odchodzili. I czułam, jak robiło się wokół mnie pusto. Pięknie. A w drugim wypadku, jak mówiłam do siebie, tak, to czułam się coraz bardziej spokojnie, tak jakbym siebie rozumiała, że to, co się wydarzyło, miało się wydarzyć, a dzisiaj jest inaczej. Dobrze. Mogę to uwolnić. No bosko, o to właśnie chodziło. O to chodziło, o to odczucie i zrozumienie. No pięknie. Super. W takim razie teraz popatrz się na swoje ciało i powiedz mi, czy jest całkowicie czyste, czy jeszcze coś jest do oczyszczenia. Właściwie uważam, że jest czyste, chociaż tak świadomie myślę, zastanawiam się, dlaczego polgnie prawe ramię. To zobacz, co jest z tym lewym ramieniem. Teraz... Daje się po coś sięgnąć, sama siebie blokuje. No to właśnie, właśnie. Zobacz, o co chodzi. Co blokuje? Ja teraz oczyszczam percepcję wszystkich zmysłów, szczególnie wzroku i teraz zobacz, kto to, co to ciebie blokuje. Co to jest w tobie takiego? Jest. Nie mogę. Nie mogę tego powiedzieć. Aż ja nie jestem godna jakby. Jesteś godna, jesteś. Ja ci to mówię. Ja ci daję potężną moc. Jesteś teraz 10 razy większa i potężniejsza od tego, co ci przeszkadza. I teraz chwyć to prawą ręką, zgnieć to. I powiedz, co to jest. To jest coś, co sobie sama nałożyłam. Uważam, że... Chcesz to zdjąć? Tak, tak. Dobrze. W takim razie zdejmujesz teraz siebie to, dajesz do słoneczka. Słoneczko to przyjmuje, spala to. To nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie, a ty od tego jesteś wolna już na wieki. Jak się czujesz? Dobrze, mogę mówić. Co za cholerstwa jakieś sobie założyłeś? Musiałeś sobie dać jakieś ograniczenie, bo to, co widzę, to musiało być straszne. Ale nie ma,
Nie ma tego, więc nie będziemy już o tym mówili. Nie ma i koniec. Dobrze. Czy już teraz prawą ręką możesz sięgnąć po wszystko, co chcesz? Tak. Pięknie. O, i teraz się dopiero zacznie. Już teraz usunęliśmy to, co cię blokowało przed twoim takimi jakby marzeniami, tym, co ty chcesz. Rozumiesz? Rozumiem, ale wróćmy jeszcze w takim razie do kolanek, na które mi tak pomogłeś, że odczucie było, i świadomie, nieświadomie odczułam twoją pomoc. Dobrze, to wracamy do kolanek. Ale jeszcze chciałabym powiedzieć, co to tam było. Dobrze, dobrze. W takim razie ja tylko odwołuję cię jakby do tego wspomnienia i teraz zobacz, co to tam było. Uważam, że to jest związane z moim mężem. Tak? To tak jakbyśmy byli połączeni i taka część jego programu wlazła mi na moje kolano. Aha, dobrze. Zobacz, czy wszystko jest odłączone, oczyszczone całkowicie i czy tego już nie ma. Jak to powiedziałam, to poczułam takie ciągnięcie za to kolano, jakbym czuła takie niewidzialne nici, które prowadzą właśnie do niego. Dobrze, ja teraz odłączam całkowicie te wszystkie niewidzialne podłączenia, zawiązuję w supełek i one wracają do niego. Ja kolano twoje oczyszczam, zabezpieczam i nigdy już nic do ciebie nie będzie mogło się przyłączyć. I jesteś od tego wolna na wieki. Jak jest? Jak dobrze się czujesz? Później przede wszystkim. Dobrze, dobrze. Słuchaj, teraz przejrzyj jeszcze wszystkie swoje ciała, wszystkie zmysły na wszystkich poziomach, po to, żebyś zobaczyła, czy jesteś na pewno czysta i wolna. Jeszcze w szczędze czujesz taki ścisk i wiem, że to jest lęk przed tym, żebym mówiła mu prosto w twarz, co myślę i co czuję. Mam pomysł. Ja przenoszę cię teraz do życia tego, w którym wydarzył się ten problem, obojętnie w którym to życiu było. Ja cię teraz przenoszę i jesteś tam. Powiedz, jesteś kobietą czy mężczyzną? Kobietą. I twój mąż, jak on się zachowuje? Jaki on jest w stosunku do ciebie? Władczy. Ty masz problem z nim? Jesteś uległa? Tak. Dobrze, to teraz... Szczekła, ale... Dobrze, spokojnie. Spokojnie, zrobimy coś takiego. On do ciebie mówi... Co masz zrobić, a ty mu powiedz, nie zrobię tego. Koniec. Dobrze, dobrze, rozumiem. To ja przenoszę cię do wcześniejszego wcielenia, w którym ten program miał inicjację swoją. Do wcześniejszego. Jeszcze normalnie mówisz w tym wcześniejszym, nie ma żadnych ograniczeń. Jesteś przed tym zdarzeniem. Boję się czegoś, coś zrobiłam. Boję się jakby kary jako... Nie ma. Posłuchaj, ja zdejmę z ciebie wszystkie kary, konsekwencje. Nie ma żadnego problemu. Dobrze, to ja cię przenoszę cię jeszcze wcześniej, przed zdarzeniem. Jeszcze nie było tego zdarzenia. Jesteś przed tym zdarzeniem, gdzie nic nie zrobiłaś. Jesteś czysta i wolna. Jesteś kobietą czy mężczyzną? Jestem kobietą i zdradziłam go. Zdradziłeś męża. I co się stało? No i wracam do domu, ale wiem, że mu to powiem, albo może już to wie od kogoś. Bardzo się tego boję. Dobrze, zróbmy inaczej. Chcesz wymazać tą zdradę, żeby ona się nie wydarzyła? Tak, aż nogi nie chcą się... Dobrze, wracamy. Słuchaj, czekaj, ja przenoszę cię przed tą zdradą. Nie ma tej zdrady jeszcze. Dopiero masz pójść tam do niego, spotkać się z tym mężczyzną. Jesteś wolna, spokojna, wiesz, że masz pójść, ale jeszcze nie poszłaś. Gdzie jesteś? W którym miejscu? Spokojnie. Dobrze. Gdzie jesteś? Gdzieś w takim kamiennym domu. Taki ciepło jest na zewnątrz. Dobrze. W śródziemnym morzu. Dobrze, dobrze. Posłuchaj, chcesz wymazać to zdarzenie? Tak. Dobrze. Wychodzisz stamtąd, nie spotykasz się z tym mężczyzną i nie dochodzi do tej zdrady. Automatycznie wymazuje wszystkie kary winy aż do chwili obecnej. Wszystko znika. I już nie ma tego. Jak się czujesz? Szłam w drugą stronę. Dobrze. To wszystko się nie wydarzyło, więc nie ma żadnej kary ani żadnej winy. Nic się nie wydarzyło. Wszystkie zapisy zostają wymazane. Jak się czujesz? Tak, zginęło mi to ze szczęki, ale
w udach mam cały czas tak mięśnie napięte. Spokojnie, spokojnie. Zaraz się dowiem, o co chodzi. Ja teraz przenoszę cię do takiego życia, w którym właśnie nastąpiło jakby to zdarzenie, że te uda są napięte i jesteś w tym życiu, obojętnie w którym to życiu było, jesteś tam, powiedz, jesteś przed tym zdarzeniem. Jeszcze się to zdarzenie nie wydarzyło. Jeszcze się dobrze czujesz i nie masz tych napięć w udach. Powiedz mi, kim jesteś? Jestem kobietą i po prostu dalej. Mam się z kimś spotkać i stracić kogoś. Aha. Chcesz, żeby to się nie zdarzyło? Tak. Dobrze, znowu w takim razie odwracasz się, nie idziesz tam, nie dochodzi do zdrady i automatycznie wszystkie zapisy są wymazane i od tego jesteś wolna całkowicie. Tylko dlatego, że nie ma czegoś takiego jak kary, nie ma czegoś takiego jak winy. To był tylko jakiś program. I jesteś całkowicie uwolniona. Jak się czujesz? Jeszcze jakieś napięcie jest cały czas. Czy to jest to samo, czy inne? To znaczy, no chyba jest ciągle związane z tym samym problemem. Tak, tak, ja rozumiem, o co chodzi. Ja przenoszę cię teraz do czasu, kiedy pierwszy raz zdradziłaś swojego męża, obojętnie czy to męża, czy kobietę, pierwszy raz, gdy zdradziłaś, przenoszę się do tego życia, do tego istnienia, gdzie pierwszy raz zdradziłaś. Teraz tam jesteś. Powiedz, kim jesteś? Skojarzy mi się jakaś góra i coś takiego jak jakieś tańce przy ogniu. Tak? Widzę ognisko i dużo osób. Tak? I tam, tak jakby, powiedzmy jak kiedyś chyba, noc sobótki. Tak? Takie coś. Rozumiem. Się czuję, jakbym się ciągle obijała o to jedno właśnie zdarzenie. Ona się powtarza w wielu wcieleniach. Ciągle to samo i samo. Tak, tak, momencik. Momencik, musimy do tego dojść. Czy ciągle zdradzałaś tego męża, który jest teraz, czy tego, którego miałaś? Tak. Tego, w którym jestem teraz. Aha. Pierwszy jest nieistotny, tylko ten, z którym jestem, jest mi z tym bardzo niewygodnie. Dobrze, spokojnie. Zaraz będzie dobrze. Teraz przed tobą jest ten mąż, którego zdradziłaś pierwszy raz. Ten twój obecny mąż jest przed tobą. Uklęknij przed nim, proś go o wybaczenie. Powiedz mu, że chcesz, żeby on ci wybaczył to dlatego, że no po prostu wydarzyło się takie zdarzenie, które wydarzyło się bardzo, bardzo dawno temu. No nie ma żadnego znaczenia, ale dla ciebie jest wielkim ciężarem i prosisz go o wybaczenie. Myślę, że to tak miało być, bo on to wymyślił wszystko i on to tak ciągnie właściwie. Dobrze. To nie trzyma w tym tak, wszystkim. Ale skoro on to wymyślił, to nie ma tu twojej kary i winy, bo nie ty to wymyśliłaś, ty tylko wykonałaś jego plan. Czyli ty tak naprawdę jesteś niewinna. Ja rozumiem, że ci jest niedobrze, ale zrozum jedną rzecz, że jeżeli on to wymyślił i ty to posłusznie wykonałaś, to jaka tu twoja wina jest? Żadna. Tak, bo ja się czuję to... Już tak chyba chcę dobrze ten plan wykonać. Jeszcze chcę ten plan przeskoczyć chyba. No właśnie, właśnie. Ty niepotrzebnie narzucasz sobie jakieś konsekwencje tego. No zrobiłaś swój plan. Koniec, dziękuję bardzo, jesteś wolna. On jest zadowolony. Koniec, jest zrobione to, co chciał. Mhm. Oddaj mu teraz wszystkie emocje, wszystkie uczucia z tym związane. Uwolnij się to, wszystko mu oddaj. Ponieważ to był jego plan, wszystkie emocje, uczucia, kary, winy, te wszystkie pierdoły, które na tobie są teraz, zdejmij z siebie i oddaj mu. I on je bierze. Bierz to wszystko, nie chcę tego. Dokładnie. Dokładnie. I zapytaj się go, czy chce on się tego pozbyć sam i chce to wszystko odesłać do słoneczka, żeby się sam też uwolnił od tego. Czy chcesz się od tego wszystkiego uwolnić i oddać to do słoneczka i być czysty? On tak jest w tym zapamiętany. Tak. No już bardzo mi zależy, żeby się tego pozbył, bo to... Dobrze, spokojnie. On się pozbędzie tego, bo dla niego stanie się to ciężarem, jeżeli się nie pozbędzie. Ty jesteś od tego wolna już całkowicie. Ja ciebie całkowicie oczyszczam, twoją przestrzeń z wszystkich kar, win, z wszystkich istnień. Wymazuję wszystko z całej twojej przestrzeni i wszystkie te jego intrygi, to wszystko wraca do niego i to jest jego ciężarem. Słowo intrygi było bardzo ważne. Dokładnie. O, teraz
Muszę się w tym poczuć tylko. Tak, poczuj się w tym, że jesteś wolna. Przeszło na niego. Bardzo dobrze, bo to jest jego, to nie było nigdy twoje. I on to wszystko teraz zabiera. Zapytaj się go, czy on chce się od tego uwolnić na zawsze, czy chce tak cierpieć z tym i dźwigać to. Przygląda się temu i się zastanawia, czy to jest coś warte. On teraz zaczyna odczuwać te emocje, które ty odczuwałaś, teraz on odczuwa. Tak, czuję, że on odczuwa. Zaczynam teraz mu to wzmacniać coraz mocniej, po to, żeby podjął decyzję, co z tym uwolnieniem. Coraz tak. Ciężej mu, coraz trudniej. No bo spokojnie, ty jesteś wolna całkowicie, ja ciebie odgradzam taką szybą między nim a tobą i nie ma żadnego dostępu nic do ciebie. Ty jesteś czystą, wolną istotą, która stoi za szybą, ogląda jego, jak on z tym wszystkim się męczy. On to zdziera z siebie, czyli chce się od tego uwolnić. Zdziera i to przychodzi, to się przykleja z powrotem. To cały czas, bo to jest jego coraz przyklejone. Tylko wtedy, gdy on się zechce od tego uwolnić, ja go wyślę do słoneczka i on się od tego uwolni. Inaczej nie. Teraz sam na sobie czuję, jak on ci krzywdę zrobił przez te swoje właśnie intrygi, takie zagrywki, takie głupie jakieś pomysły. Tak, chcę się uwolnić. Dobrze, na mocy wolnej woli ja jego z tymi wszystkimi emocjami, tymi żalami, bólami, tymi wyrzutami, z tym wszystkim zanoszę teraz go do centralnego słoneczka, tam ustawiam, centralne słoneczko oczyszcza go całkowicie, on wraca teraz tutaj na dół jako czysta istota, czyste światełko, na waszych oczach słoneczko spala te kary winy, to wszystko już nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, a wy jesteście już tego wszystkiego wolni na zawsze. Trzymamy się za ręce, ale chciałabym mu powiedzieć, żeby już więcej nie stosował na mnie żadnych psychicznych sztuczek. Powiedz, nie przerzucał. Powiedz mu, że od tej chwili ja mu zakładam taki program, że jeżeli będzie jakiekolwiek sztuczki robił, będzie jakiekolwiek intrygi robił, to wszystko od razu na niego wskoczy. I wtedy nikt mu nie pomoże w tym. Będzie cierpiał, będzie tak cierpiał, jak przed chwileczką poczuł tylko chwilę tego. To będzie tak całe życie cierpiał. Nie wolno nikomu robić krzywdy. Jest takie powiedzenie, nie czyń drugiemu, co tobie niemiło. A do tej pory robiłeś krzywdę wielką, to co jej zrobiłeś. To, co ty czułeś chwileczkę, ona czuła przez setek, nawet tysięcy lat. Pamiętaj, nie czyń drugiemu, co tobie niemiło. Obiecujesz, że nie będziesz? Tak. To pamiętaj, bo ja tego dopilnuję. A jeżeli złamiesz przyrzeczenie, tysiąckrotnie większą mocą na ciebie to wpadnie, co wypuścisz. Potrzebuję takiego światła dla nas, żebyśmy byli tak spokojni w tym wszystkim. Dobrze. Ja teraz doprowadzę do was czystą energię z waszego istnienia. To jest takie dwie wiązki czystego białego światła. I twoja wiązka wchodzi przez czakrę korony do ciebie, a jego wiązka przez czakrę korony głowy do niego. I wchodzi do waszych wnętrz. Wypełnia, resetuje wszystkie ciała, wszystkie umysły, wypełnia was od środka i wszystko z was wyrzuca na zewnątrz, podłącza was do Matki Ziemi, wszystkie brudy spływają do Matki Ziemi, Matka Ziemia to wszystko zjada, spala, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, a wy jesteście całkowicie od tego wolni i czyści. I cały czas ta energia płynie przez was i wszystko wyczyszcza. Teraz ta energia wychodzi na zewnątrz, i zaczyna się dookoła was powiększać i wy obydwoje już znajdujecie się w jednej wielkiej kuli światła, czystej. Ona się rozszerza coraz bardziej, powstaje wielka, wielka przestrzeń dookoła was. Rozejrzyj się, powiedz, czy wystarczy wam taka przestrzeń? Jeszcze troszeczkę. Dobrze, to ja ją powiększam, żeby była dwa razy taka. Dwa razy taka jest teraz i teraz jest dobrze? Tak, się zmieścili oboje. Dobrze. Jest okej. No to super, cieszę się bardzo. Ja teraz zabezpieczam waszą przestrzeń. Nikt ani nic o niższych wibracjach już się do was nie może dostać. Od tej chwili będziecie żyli długo, długo i szczęśliwie, pełni radości i teraz wszystkie wasze plany będą się wam spełniały od razu. To wszystko, coście zaplanowali, teraz wam się spełni, bo już nie ma żadnych przeszkadzajek. Już nie ma żadnych
problemów. Przyjmujesz tak? Tak. Dobrze. I tak zostaje. Dobra. No to zrobiliśmy tu największą chyba jazdę. Teraz zadałaś takie pierwsze pytanie. Jakie jest twoje przeznaczenie, powołanie na to życie? I teraz jest twoja dusza przed tobą i twoja dusza odpowie ci, jakie jest twoje powołanie na to życie. Jakie jest powołanie na to życie? Przyszło mi, że mam coś robić, ale przede wszystkim ci wszyscy ludzie, którzy przyjdą przez to do mnie, przez to, co będę robić, co będę jakby moją pracą zawodową, tak? A mimochodem będę się spotykać z tymi ludźmi i tak jakbym puszczała w ich serce światło. Pięknie. Czyli będziesz przekazywała im jakieś informacje, będziesz ich uświadamiała. Otuchę, że będą wierzyć w siebie. Pięknie. Zapamiętaj sobie to. Rozlała mi się taka błogość po klatce piersiowej. Tylko co mam robić, bo mam tyle pomysłów. Dobrze, teraz wszystkie pomysły twoje stają w kolejce i te, które są najważniejsze, najlepsze, są pierwsze. Jaki jest ten pierwszy pomysł? Czego dotyczy? Właściwie ciągle są te same pomysły i one... Że w jednym miejscu mogę robić kilka rzeczy, jedno drugiemu nie przeszkadza, wręcz jedno drugie stymuluje. No to super. Czyli jakieś takie kompleksowe zajęcia. Tak, i właściwie widzę też ludzi dookoła, którzy są takie rzeczy, które robią ludzie sami i ja jestem jakby pośrednikiem i sprzedaję je bezpośrednio, a ludzie mi je dają, wstawiają, pozostawiają. To już teraz wiesz, co masz robić. Znaczy, ja to wiedziałam, właśnie się pytam. No właśnie, to teraz wystarczy tylko, żebyś się za to wzięła. Teraz masz drugie pytanie, które już prawdopodobnie rozwiązane, ale sama zweryfikuj go. Uzdrowienie moich stosunków z mężem. Dlaczego wybrałam właśnie jego? To już chyba wszystko wiadomo. Dokładnie. Czego ode mnie oczekuje? Czyli czego twój mąż od ciebie oczekuje? Uwolnienia. Uwolnienia. Uwolniłaś go? Czy ja go uwolniłam? Tak. Bo jeszcze ta nóżka jego dzisiaj, wczorajsza. No tak, ale odłączyłaś. Ale właściwie to ja widzę, że ona się już leczy przez tak, te bo wszystkie. To się leczy przez te wszystkie oczyszczenia, ale i przez to odłączenie. To, co odłączyłaś od swojej nogi, wróciło do niego i teraz leczy się, to wszystko jest za bliźnia. Ale dziwne to. Znaczy przez to, że on chciał mu wytłumaczyć, czuję tak. To, że on chciał mnie skrępować, a tak. Skrępował siebie. Dokładnie. To sobie zrobił kuku. Tak zawsze jest. Tak zawsze, jeżeli komuś, kogoś chcemy zniewolić, to zniewalamy siebie. Ograniczyć, ograniczamy siebie. Tak to czuję. Rozwiązaniem moich relacji ze wszystkimi moimi byłymi partnerami oraz ze wszystkimi gościami, to mamy to wszystko wywalone. Chcę sprzedać dom i przenieść się w inne miejsce, w kraju czy za granicą. Właśnie to jest pytanie, bo są kuszące oferty i... Myśmy kiedyś już o tym rozmawiali. No właśnie. Nie podjęłaś decyzji. Z tego, co teraz widzę, nie podjęłaś decyzji. Tak naprawdę to ty nie podjęłaś decyzji. Ty nie podjęłaś decyzji. Dlaczego? Bo teraz mówię. Ja wiem, dlaczego ja nie podjęłam decyzji. Bo ja tą decyzję przerzuciłam na męża. Właśnie. Widzisz, tu chodzi o to, że nie była wypuszczona intencja. Wypuszczasz intencję i dobry. Teraz zobacz, co dla ciebie będzie lepsze. Zostać w kraju? Czy sprzedać to i wyprowadzić się za granicę? Czy zmienić miejsce w kraju? Zobacz to miejsce. Czuję całym sercem, że tam gdzie chcę mieszkać, właśnie tam w mojej rodzinnej stronie wrócić. O tym żeśmy mówili już, pamiętasz? Tak, tak. I już ciągnę po prostu. No właśnie, czyli ta sprawa jest jakby już tylko brak decyzji. Chcę tę decyzję podjąć teraz.
Dobrze, to podejmij decyzję, to w ten sposób wykreślimy pytanie numer 5. Tak, już tylko rozmawiam z mężem. Dobrze. Do czegoś jest mu potrzebne to oddalenie ode mnie i od niego jeszcze jakiś czas, żebyśmy on był za granicą, a ja tutaj. Nie wiem tylko do czego. Zapytaj się go. No, musimy jeszcze nas zmienić. On ma poczuć to wszystko, co dzisiaj zrobiliśmy. Aha, czyli musi dojrzeć. No tak. Dokładnie. Jest. To może nie naciskajmy, zostawmy to tak, żeby tak było. A ty podejmij decyzję i rób to, co trzeba. Żeby nie było biernego czekania. Tylko chciałabym najpierw znaleźć to miejsce. Wiem, że ono jest. Chcę się z nim połączyć, żebyśmy się spotkali po prostu. Dobrze, to zrób to. Masz teraz pełną moc. Tak jak latałaś nad wodą, jak robiłaś, co chciałaś, tak teraz możesz to zrobić. Masz wszystko to, co potrzebujesz. Zrób to, poszukaj, gdzie to jest to miejsce. Teraz widzisz całą Polskę, całą mapę, dokładnie to miejsca, wszystkie te widzisz. Już. No widzisz. Teraz chcę jeszcze... Moja siostra, czy się jej podoba, bo ona chce tak mieszkać ze mną. Trochę kręci nosem, ale jej się podoba. Ale ja już ją przekonałam. No to super. Podejmij decyzję. Teraz... Tak, zapieczętujemy wszystko i tak będzie. Jest idealnie. Wiesz, już tam już byłaś, oglądałaś to wszystko. Aż dziwne, że ja to pamiętam wszystko. No, bo ja to noszę w sobie. Że dokładnie, dlatego ja mam bardzo dostęp do tego, tak. To masz wszystko przy sobie, masz jakby te całe plany, marzenia, wszystko przy sobie i nie realizujesz je, nosisz je ze sobą. Wreszcie zacznie realizować, więc teraz dawaj. Tylko finanse. Nie uzależniaj się od niczego. Ty wypuść intencje, ustaw wszystko, nie martw się o pieniądze, to wszystko się samo zrobi, zobaczysz. Tylko weź zatwierdź, bo jak postawisz warunki, że jak będzie coś, to będzie coś, to wtedy zawsze będzie energia szła na to ale. Po co ci to? Właśnie, po co mi to? Dokładnie. Chcesz mieć dom? Bach, dom. Chcesz mieć samolot? To bach, samolot. Ale nie, a skąd wezmę pieniądze i dlatego, bo to stracisz czasu, bardzo dużo czasu stracisz i nie doczekasz się tego. Chodzi o to, ty coś chcesz, a jak chcesz, to to jest. Jesteś twórcą. Na pstryknięcie palcami masz to. Powiedz, co chcesz, pstryknie palcami i tak będzie. Jest. Super. I tak zostaje, bo tak jest. Tu miałeś takie pytanie do dzieci. Czy chcą czegoś ode mnie? Czy chcą mi coś powiedzieć? No właśnie. Są przed tobą teraz dzieci. Porozmawiaj z nimi tak, jak normalnie się rozmawia. Zapytaj o ich życie, marzenia, o ich to, co chcą, jak chcą, żebyście po prostu wreszcie zaczęli być od siebie wolni. Oni już są dorośli, oni potrzebują własnym życiem ruszyć. Nie trzymaj ich wszystkich, puść to wszystko, niech to się zacznie dziać. Znaczy, ja to widzę trochę inaczej. Oni do mnie mówią, że oni żyją swoim życiem i tego samego życzą mi. Bardzo dobrze. Tak, oni chcą, żebym ja też poczuła właśnie to w końcu to własne życie i realizowała swoje plany. I oni mnie w tym wszystkim wspierają. Są ze mną, mimo że nie są ze mną. Tak. A oni mają wszystko, czego trzeba. Słuchaj, uwinęłaś się po prostu bosko. Załatwiłaś wszystko, co trzeba. Kiwają i odchodzą. Pięknie. Czy jeszcze coś masz do załatwienia, czy to jest wszystko? Jeszcze no. Nie mam na liście, ale poznałam taką kobietę w moim wieku, tak? Koleżankę. Tak. I jak z nią rozmawiam, to nasze życie, to co się nam przydarzało, co się nam przydarza do tej pory, to jak dwie kalki, nie wiadomo, która od której zgapiała. Mm. Nasi mężowie tak samo, te same doznania, przeżycia, no to może trudno mi ocenić, ale doświadczenia, z wydarzenia w ich życiu, w naszych życiach, tak jakbyśmy siebie, nie wiem, równolegle teraz szli, nasze pary.
jest dla mnie niesamowite. Nawet myśli mamy czasami z nią takie same. Skąd ona taka podobna do mnie i to nasze małżeństwo takie podobne? Dobrze, ja teraz przenoszę ciebie do tego życia, w którym zaistniało ta zbieżność między wami, obojętnie w którym to życiu było i teraz jesteś tam i oni też są. Kim jesteście, co tu chodzi? Poczułam, jakby oni byli braćmi, a my siostrami dawno temu. I co? Nie wiem, czy mamy... Że to wszystko im też przejdzie. Nie wiem, tak jak mi przechodzi wszystko w moim związku, to oni też się sobą uparają, tylko są troszeczkę jakby z tyłu. Ale dlaczego ja ich ciągle nie mam pojęcia. Czyli jakby trochę idą za twoim wzorcem? Tak, tak, to czuję. I też tak właśnie widzę, jakby ty przerabiasz, oni z małym opóźnieniem, ale idą po twoich śladach. Spakują w to samo i tak. Też się odnajdują. Tak. A tak się z nią rozumiem, no po prostu to jest niesamowite. Ja nie spotkałam jeszcze nigdy takiej osoby. Tak, dlatego, że byłyście siostrami, czyli jesteście bardzo podobne... Upodobania, no jedna druga tak. Rozumie, możemy czasami niemiłe rzeczy powiedzieć i one są takie normalne, tak przyjmuje się to normalnie, o tak, tak. Powiedziałam. A nasze dzieci, to znaczy mój syn i jej córka są parą w tej chwili. O, widzisz? To jest też w ogóle niesamowite. Widzisz, to jest właśnie też z tego powodu, właśnie, że wyście byli rodzeństwem, więc te zapisy bliskości są i dzieci jakby idą po tej ścieżce. To też dzieci nas ściągnęły, tak uważała? Tak, ściągnęły, żebyście się poznali z tamtego czasu i żebyście to wszystko się o tym dowiedzieli. Ale teraz właśnie w ten sposób, że teraz widzisz to wszystko i rozumiesz, to już teraz wiesz, dlaczego tyle wspólnego macie. Tylko jeszcze między moim synkiem a nią to tyle emocji. Ale to już jest ich sprawa, tak, czy tak, nie to dotyczy. Już, dokładnie, to jest ich sprawa, trzeba je zostawić swojemu czasowi. Oni sami się ułożą. Nie interesuje mnie. Dokładnie, będzie wszystko dobrze. No tylko jeszcze teraz, czy to jest sens, żeby zapytać się, jeszcze miałam taką myśl, że nasz dom jest ciągle nasz, dlatego że ta osoba, która go nam sprzedała, czy te osoby, które tu mieszkały i były powiązane, że my się im podobamy i że my tu jesteśmy i one tak jakby pilnują nas i tego domu. No to teraz te istoty są przed wami. Porozmawiaj sobie z nimi, dowiedz się, jaka jest prawda. Dlaczego tak się dzieje? One powiedzą, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego ten dom już jest wasz? Tak jak powiedziałam, to nic inaczej. Nie są zadowoleni, bo my dbamy o to, kochamy to miejsce. Nam podoba się tu życie, bo jest przecudownie, Leszku. Nie wiem, cię tu zaprosiła, naprawdę by ci się podobało. W jakiej miejscowości to jest? W Ciechocinek. No nie, no to wiadomo, Ciechocinek jest przepiękne miejsce. Ale do mnie prowadzi droga różana, taka cała, w tej chwili tak ona pachną. No właśnie, to już widzę to całe piękne miejsce, jest przepiękne, w zieleni całe. Jest jeden wielki bukiet kwiatów. Dokładnie. Przez całe lato i wiosnę. U mnie się te kwiaty tak zmieniają. I ciągle pachnie, ciągle śpiewa. No, to jest, jak wszyscy przychodzą, to nie wiedzą, że takie miejsce może być. Miejsce, które jest kochane, tak się zachowuje. On jest kochane, to miejsce, dlatego tak jest. No i co ja mam teraz zrobić? Rozmawiaj z nimi. Powiedz, że chcesz też żyć trochę swoim życiem. No to jest pięknie, ale chcesz właśnie... Jakby pójść tak ze swoimi marzeniami. Oni cię zrozumieją. Porozmawiaj z nim. I pomogą jeszcze. On mi to zostawił, bo on wiedział, że ja się tym zaopiekuję. No ja wiem, no ale ja chcę. Tak, to chodzi o to, żebyś poszła jakby swoją ścieżką. Według swoich odczuć, marzeń. I teraz chodzi o to, żebyś tylko jeszcze dogadała się z tymi istotkami, żebyście właśnie już jakby zakończyli to. Podziękuj im za to, co oni dla ciebie zrobili. Oni tobie podziękują za to, co ty dla nich tu zrobiłaś i dbałaś, ale teraz trzeba znaleźć nowego właściciela, który się tym zajmie. Po to, żebyś ty mogła pójść dalej według własnego marzenia. Bo oni tak jakby musieli się mną opiekować i tak się mną opiekują. Tak się opiekują właśnie. No właśnie.
Dlatego zrób to teraz. Porozmawiaj z nimi, poproś ich właśnie o to uwolnienie się. Żebyśmy razem, ale już chcę iść. Chcemy iść wszyscy swoją stronę i żyć innym, nowym, ciekawym życiem. Z nowymi ludźmi. A tutaj przyjdą właśnie wspaniali nowi ludzie, bo to miejsce takie, takich ludzi tylko przyciąga. Dokładnie, dokładnie. Ja teraz wypuszczam w przestrzeń takie zapotrzebowanie na takich ludzi, którzy będą doskonali, którzy będą kochali to miejsce, będą dbali o niego i będziecie mieli nowych, cudownych opiekunów tego miejsca. Ja wysyłam już w przestrzeń, poszła informacja i tu zgłoszą się teraz istoty, które właśnie są odpowiedzialne i odpowiednie do tego, żeby kupić to miejsce i zacząć w nim żyć i opiekować się. Jak dużo tych istot przybyło? No, tylko jedna mi potrzebna. A ile przyszło? Nie poczułam tego. Dobrze. Wysłałam wiadomość i właściwie chyba tam ta wiadomość dopiero... Dobrze. To się samo ułoży wszystko. Dobrze. Nie będziemy przyspieszali, bo to nie ma potrzeby. Dobrze. Ja myślę, że zostawmy to wszystko. Poczekajmy, żeby to się ułożyło. A tak myślę, że od 2 do 3 miesięcy, góra do 3 miesięcy, wszystko się rozwiąże samo. Z tego, co widzę, to 2 miesiące, tak jak na tą chwilę. To jestem ciekawy. Coś to dasz znać. No pewnie. Dobra, w takim razie wracasz z powrotem do swojego ciała. Ja teraz policzę od 1 do 10, ty się wybudzisz, będziesz tu i teraz. I już zostaniesz w tym stanie, jakim jesteś i w tej przestrzeni, jakim jesteś. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesteś tu i teraz, przyjmij władzę kontrolą swoimi ciałami, zmysłami i powiedz, jak się czujesz. Jeszcze śpię. Jeszcze śpisz. Nie szkodzi. A jeszcze jestem w środku. Nie szkodzi. Wychodzisz teraz na zewnątrz. Już przejmujesz władzę i kontrolę. Czujesz całe ciało. Ja cię wybudzam i jesteś tu i teraz. Jeszcze cały czas nie. Coś cię długo trzyma tam. Dobrze. Tak, jeszcze gdzieś jestem. Dobrze. Proszę jeszcze wrócić. Dobrze, w takim razie teraz zobacz, gdzie jesteś? Ręce jeszcze mi nie działają. Wszystko jest dobrze, to trzeba troszeczkę czasu. O, jeszcze tak nie miałam, przecież już słyszeliśmy. Tak, tak, ale chodzi o to, żeby dzisiaj weszłaś bardzo głęboko i usunęłaś dość mocne rzeczy. Tam szczególnie ta pierwsza zdrada, tam gdzie był ten najgorszy problem. Popatrz, jak te słowa mają potężną moc. Słuchaj, przecież tyle kobiet, co na świecie zdradziło, to ja nie wiem, co by się działo. A tu patrz, nic się nie dzieje. Ty cierpisz tylko z powodu tego, że mąż cię do tego popchnął. Po prostu szok. Szok. Już trochę lepiej palce, bo normalnie ścierpły mi aż ręce mi krążenie. Tak, powolutku wrócić. Tylko wszystkiego najlepszego. Dzięki, nasza rodzina, dziękuję. I szczególnie życzę ci, żeby to wszystko jak najszybciej się wydarzyło, żeby wreszcie zakończyła się ta historia tych rzeczy, bo bardzo dużo tych blokad dzisiaj uwolniłaś i naprawdę to te blokady wszystkie te. Ja też pozdrawiam całą twoją rodzinę. Cześć, papa.